Dobry wieczór Państwu. Na wrocławskiej promocji dobrych książek wszyscy wydawcy uczestniczący w tym święcie przygotowują najlepsze z możliwych premier książkowych. Te premiery są do Państwa dyspozycji. Biuro Literackie też nie chciało pozostać w tyle za innymi wydawnictwami, uznało, że przygotujemy absolutnie najlepsze z możliwych książek, jakie w tym czasie mogły się ukazać. Dzisiaj swoją premierę ma książka Tadeusza Różewicza, Margines Ale. Zapraszam Państwa na nasze stoisko numer 3. Tam ta książka, jeszcze pachnąca farbą drukarską, jest do zdobycia. Druga z premier to książka Legenda, książka, która nigdy do tej pory w postaci indywidualnej książki nie zafunkcjonowała. Książka Legenda, wystarczy wpisać słowo sanatorium i obok nazwisko Wojaczek w jakąkolwiek wyszukiwarkę, by trafić na dziesiątki stron forów internetowych, gdzie pojawia się informacja, a gdzie tą książkę zdobyć, czy ktoś ją czytał, jaka jest jej zawartość. Od dzisiaj ta książka jest do Państwa dyspozycji. Ukazuje się w wyjątkowym momencie. Swoją oficjalną premierę będzie miała we wtorek, 7 grudnia, dokładnie 60. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka. Gdyby Rafał żył, zapewne w swój osobisty sposób świętowałby tą rocznicę. Biuro Literackie zabiegało od co najmniej 5 lat o możliwość wydania tej książki. Cieszę się, że spadkobiercy, rodzina Rafała, wyraziła zgodę na publikację tej książki. Cieszę się, że jest Państwa tak bardzo dużo i że to spotkanie odbywa się w takim, a nie innym gronie. Zacznę wyjątkowo od Radka. Radosław Janus, wnuk Rafała Wojaczka. Podobno twój młodszy brat jest bardziej podobny do Rafała, ale podobieństwo pewnie po ściągnięciu okularów jest również całkiem spore i dziękuję Radkowi, że przyjął nasze zaproszenie i jest tutaj z nami. Spotkanie poprowadzi Kasia Trzak, studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która w Biurze Literackim w tym roku w wakacje odbywała praktyki i nie wiedzieć czemu nagle się okazało, że Kasia pisze pracę magisterską o sanatorium. Dokładnie w tym momencie, w którym nie rozpoczynaliśmy pracę nad tą książką. Zresztą być może w trakcie spotkania będzie okazja, by porozmawiać o różnych niesamowitościach, które wiążą się z osobą Rafała Wojaczka, nieprzypadkowych zdarzeń, choćby takich, że przed chwilą u nas w naszej nowej siedzibie pękła szyba w windzie, co na pewno jest nieprzypadkowe, bo takich sytuacji Bogusławie zapowiadam kolejnego wyjątkowego gościa. W związku z Rafałem już mieliśmy kilka. Bogusław Kierc, nie chcę powiedzieć przyjaciel, ale bliski, znajomy, kolega Rafała Wojaczka, ale przede wszystkim powiernik tekstów. To Rafał właśnie Bogusławowi pozostawił swoje teksty. Wszystkie biurowe projekty związane z Rafałem Wojaczkiem, te obecne i te, na które jeszcze mamy nadzieję, będziemy mogli realizować w przyszłości, powierzamy Bogusławowi, bo to jest ten strażnik tekstów Rafała Wojaczka, ktoś, kto sprawił, że sanatorium w postaci chyba takiej, w jakiej mam nadzieję Rafał chciałby, żeby ta książka mogła się ukazać, dla nas specjalnie przygotował. Raz jeszcze Państwa witam. Teoretycznie mamy 60 minut, ale myślę, że będzie to takie spotkanie, które potrwa do 5 rano. Zaczynamy.